Bardzo uszkodzone jest to moje urządzenie do zagłady. Szybko się psuje, ale właściwie nie widzę różnicy. Tylko tyle, że jest bardzo uszkodzone. Okej. Wywalę to, nie? Skoro jest takie uszkodzone. Jeszcze muszę patrzeć na kontroler, żeby niektóre guziki zlokalizować. Mówicie, żeby nie wywalać, że to się zniszczy samo do zera, tak? No, słuchajcie, jeżeli będziecie zainteresowani grami na Nintendo, na pewno popróbujemy sobie różnych tytułów, nie? Nie chcę kupować teraz tak od... po prostu. Zobaczę, jakie będą wasze reakcje. Indymar wpłacił 10 zł. Witam. Umierasz pan od tego ucha? Bo nie wiem, czy suba zostawić. Pozdrawiam. Indymar, możesz spokojnie suba zostawić. Nie umrę, najwyżej ogłuchnę. Mam wacik tutaj i teraz antybiotyk wklepany. Poza tym zjadłem dwa antybiotyki jeszcze, znaczy jeden antybiotyk i jeszcze probiotyk. Jak to się ma nazywa? Od czego mnie głowa boli swoją drogą, bo mają te antybiotyki skutki uboczne. Ale czuję się już lepiej niż dwa dni temu. O, bogini się uśmiecha do mnie. I co z tego? Dawaj jakiś pieniądz. Nie mogli się na nią wspiąć. Za bardzo. Ja już kupiłem Nintendo tylko do singli, jestem bardzo zadowolony. Polecam poczekać do Pokémonów na Switch. Jeśli przyniosą Multi 1.1 z 3DS, to będzie ciekawe doświadczenie. Coś, co może stworzyć ciekawe pogadanki, jak przy Hearthstone'ie. Kurde, ja w ogóle, wiesz, ja Pokémonów to... Znaczy, ja no nie powiem, nie mówię nie, żeby wszystko było jasne. Ale dla mnie Pokémony to największa zgroza, to... Jak się pojawiły w sklepach, to żeśmy się śmiali ze wszystkich, którzy to kupowali. I teraz... Dobra, pobiegnijmy tam, gdzie mi quest wskazuje. Nie wiem, z jakiej wysokości można skoczyć. No, trudno mówić o wrażeniach z gry. No w zasadzie teraz tak... No jest takie przyjemne, nie? Ale żeby była aż tak porywająca. Żebym usiadł i od razu... o mój Boże, lepsze od Wiedźmina, to nie mam, tak? Kurde, brzuch mnie boli też pewnie od tych lekarstw. Nieszczęsnych. A Tinio, dziękuję, 3 miesiące, wow. Byłbym bardziej entuzjastyczny, gdyby mnie tak brzuch nie napierdzielał od tych leków. Podejrzewam, że od tych leków. Oh my god. O kurde, dwa naraz. Jesteś pierwszym youtuberem, którego oglądałem używającego kamerki podczas nagrywania filmów. Pamiętam, czy pamiętam te czasy? Pamiętam, kurde. Ale ich porobiłem! Pamiętam, myślisz, że mam Alzheimera? Jestem stary, ale nie aż tak. Chciałem powiedzieć, że a propos tamtych czasów, to... Pamiętam, ludzie byli straszliwie zdziwieni, bo już wtedy nawet, jak zaczynałem, no miałem 33 lata, nie? 34. To ludzie byli zdziwieni, że jestem taki stary. Mówi, ale myślałem, że masz, jesteś młodszy! Czemu jesteś taki stary? To jest najlepsze pytanie ever. Czemu jesteś taki stary?
się tak kuźwa złożyło. Czekajcie, to pewnie można było załatwić inaczej, nie? Muszę być bardziej sprytnym spryciarzem. Dammit. Dzień dobry, pani Sandro. Czekajcie, bo tym nie rozbije tego. To też jest fajna ten rzecz. Natomiast tym owszem. Ale jakoś tak wolę ten kijaszek. Uuu. Tam mają jakiś swój dom, paskudnicy. Ale to dobra, to wszystko w swoim czasie. Na razie muszę się dostać tam, gdzie mnie zadanie prowadzi. Bakusiową przywitałeś, a mnie oplułeś. Przepraszam cię, profi. Ja mam... panią Sandrę to widzę, bo pani Sandra jest moim przyjacielem na Twitchu. Dodanym. O, ty dziadę, ci strzelasz z łuku, ja ci dam. O, skończyło się! I znowu się skończyło, kurde, się psują te rzeczy. Cały czas mi się rozwalają przedmioty teraz. Pięć strzał. Dobrze. I mamy łuk. Okej. No dobrze, mamy łuk. Mamy nową legendę! No więc jak pani Sandra się pojawia, to mi się na czacie pojawia specjalna informacja, że pani Sandra się pojawiła. I ja już wiem, że pani Sandra się pojawiła i łatwiej to mi zauważyć. Strzela z łuku. Przed chwilą miałem instrukcję, że mam... Wow, ale headshot! To nieźle. O, jest i tarcza. Okej, jest też miecz! Miecz podróżnika. Dobrze. Teraz łuk. Teraz miecz. Rozumiem. Rozumiem. Chyba to miejsce, do którego muszę się zgłosić. Czy mi się Subnautica znudziła? No jest jakby więcej, jest, no są różne gry też inne, jakoś nie. Przestraszyłem się trochę. Położyć tą swoją tabliczkę na piedestale, w porządku. Zaraz dodaję trochę lat, jestem dumny ze swojej brody, ja bym w życiu jej nie ogolił. Ostatni raz bez zarostu miałem 20 lat. Jeszcze ostatnio jak się ogoliłem, to jeszcze moja żona była moją dziewczyną i to tak w zasadzie byliśmy ze sobą tydzień może. Oficjalnie. I... O, kontroler mi się rusza, aż mi się trzęsie. I popatrzyła na mnie ogolonego i powiedziała: nie rób tego więcej. Jeszcze spróbuję wrócić do Subnautiki. Nie wiem za bardzo, co tam robić. Trochę utknąłem.
Czy umiem pływać? No jasne, że umiem. Chociaż ja w zasadzie to nabiorę powietrza w płuca i od razu się wynurzam. No to ładne rzeczy tutaj się... Wieża Wielkiego Plato. Plato to jest... Co to jest Plato? To... Mi się kojarzy z talerzem. O kurde. Coś mi się wydaje, że to tabliczka danych jest jakaś. Hej, mamy nową legendę! Darth Indymar. Witam, dziękuję za subskrypcję. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił tutaj. U mnie gwarancją dobrej zabawy nie zawsze jestem ja. To właściwie przyznaję się bez bicia. U mnie gwarancją dobrej zabawy jest porządny czat. Bardzo często. Spróbuj sobie przypomnieć. Przez 100 lat spałeś. O, ktoś został z nami na dłużej! Ponto! Ej, dziękuję za resuba. Ponto podkreślenie 1337 subskrybuje 3 miesiące. Moją żonę, jak poznałem, robiliśmy razem projekt z fizyki. Jak zobaczyła, jaki jestem kreatywny i przystojny, zwłaszcza bez koszulki, no to się zakochała, nie mogła się oprzeć. No dobrze, co ja tutaj znalazłem ciekawego? Czy jest tu jakieś schody, są w dół? O kurde. Chciałem zeskoczyć w dół, a nie ten guzik. Opsa. Jezu, jak ja mam tutaj zaskoczyć teraz? Okay. Dobra, o to zaczyna mieć sens. O Jezus Maria. To na pewno mi się zabił. Zaraz, czekajcie, tu gdzieś jest safe jakiś. Safe. Gorzej, jak będę musiał tam wejść z powrotem. No, mamy tutaj ciekawą zagadkę. Ojej. Ta wieża, podobnie jak inne, dokładnie takie same, wzniosła się przez cały ten obszar. Właściwie, no tak, właściwie... Erupted, albo erected bardziej. Jedna po drugiej wieża się wzniosła. O, to wygląda całkiem jakby starożytna moc się przebudziła nagle. Jeżeli nie masz nic przeciwko temu, chciałbym zapytać... czy coś dziwnego wydarzyło się, kiedy żeś wlazł na tę wieżę? Usłyszałem głos. Głos powiadasz! I czy poznałeś ten tajemniczy głos? Nie poznałem. W ogóle go nie poznałem zupełnie. Ja widzę. O, no trudno się mówi. Zdaje mi się, że żeś zauważył to paskudztwo tam na zamku dookoła. Widziałeś? To jest Calamity Ganon. Stary, ma 100 lat, jest taki stary. Złe jestestwo. Które Hyrule doprowadziło do ruiny królestwo Hyrule. Nagle się pojawiło i zniszczyło wszystko, co napotkało na swojej ścieżce.
tak wiele niewinnych żyć zostało stracone tego dnia. Przez cały wiek ten symbol naszego królestwa, Hyrule, zamek Hyrule, utrzymywał w sobie to zło, ale ledwo, ledwo. I tam się teraz pożywia. Buduje swoje siły, by się uwolnić i zniszczyć wszystko, co tylko napotka na swojej drodze. I chyba ten moment nadchodzi. Nadchodzi szybko. Hyrule. No muszę się zapytać tu odważny ty mały. Czy chciałbyś się wybrać do tego zamku? Bo wygląda na interesujący. Tak, chcę się wybrać. A? Mi się wydawało, że tak powiesz. Tu jesteśmy na tym... jesteśmy tutaj odcięci. Nie ma żadnego zejścia w dół. Tylko strome klify. Gdybyś miał zamiar skoczyć, no to cóż, właściwie nie ma lepszego sposobu na to, żeby się zabić. Toż byłaby to głupota straszna. Chyba, że miałbyś taką lotnię. Jak moja. To by się wtedy inaczej potoczyła sprawa. Lotnia? Zwróciłem twoją uwagę, nieprawdaż? No przecież nie zleciałem na dół na swoich własnych skrzydłach, nie? Spokojnie, nic się nie martw, z przyjemnością oddam ci moją lotnię. Ale nie za darmo! Zobaczmy. Co byś powiedział na to, gdybym przehandlował tą lotnię, czy ten spadochron, za odrobinę skarbów? Z niedalekich... co to są? Slumbers Ruin? Czy coś? No, quest mi się tutaj pojawił. Od tego głosu to... Stary człowiek dał mi questa. Dobrze. Dobrze. Chodź ze mną, coś ci pokażę. Czemu tu nie ma lektorów, kurde? Się czuję, jakbym się cofnął 10 lat. Widzisz tą strukturę tam, ten budynek, to właściwie ten komin, który się świeci dziwnym światłem. Zaczął się świecić w tym momencie, kiedy te wieże się wzniosły ku górze. Pomyślałby, kto by takie ciekawe zabudowanie mogło zawierać jakieś skarby, nie uważasz? Skarb za latawiec, czy tam co to jest? Cokolwiek to jest. Myślę, że to jest dobra wymiana. Czyli muszę iść po skarby? Panie kochany. Skarby to ja lubię szukać. Żeby RPGa zrobić prawdziwego, z ekipą Graba proponował wiele razy. Ale jakoś tak nie wiem. A widzisz, no to wszystko jest kwestia dystansu, bo... No ja, mieszkamy w bardzo odległych miejscach. O, mogę zrobić zdjęcie. Chciałem się skradać, ale... Tam jest skarb wielki, z tego co widzę. A tu jest strażnik jakiś. Nie! Thank you.
O kurde, zostałem trafiony eksplozją, wstawaj, Link. Oh shit. Aha! Aż się skarbu oczy zaświeciły. Dzisiaj nie miało być streama? No nie ma dzisiaj streama. Absolutnie. Dzisiaj nie ma streama, dzisiaj sobie gram w Zeldę. Tak się jakoś złożyło, że kupiłem sobie Switcha parę dni temu. I teraz przy piątku, który miałem wolny. No, mogę zmienić też tarczę, bo myślałem sobie, że zagram sobie w tę Zeldę. No i też pomyślałem sobie, no mój Boże, przecież nie będę... Co mi szkodzi odpalić sobie streama takiego niekonwencjonalnego? Miało być wolne, no miało być. Kurde, muszę iść po syna, synu kolegi został. Ja muszę iść po to dziecko. Bo jest ciemno na dworze i moja żona panikuje. Nie wróci sam. Ratuj syna, ojciec. Dobra, no spoko, no wyluzuj, ma już 10 lat, tylko 100 metrów do przejścia. Nie, idź po niego, bo go nie puszczę. Dobra. No i tak właśnie zaraz idę. Podróżniczy miecz, ale to już drugi, bo mam takie dwa. Miałem zbereźny żart w głowie, ale no przecież family friendly content, więc na Boga. O, garnek, może coś tutaj się uda ugotować w tym garnku. Seed. A, przy ogniu można by tam... Aha. Przy ogniu można przesiedzieć sobie, ale czy mógłbym ugotować tu jabłka? Boże. Gotowanie jest strasznie upierdliwe, się wydaje. Tak jest, ma 100 metrów do przejścia, mój syn to biegnie szybko niczym wiatr. Bo jest młody, no ale dobrze, no co zrobić. Muszę przepłynąć, tak? Może nie, nie wiem, nie wiem jak to pływanie tutaj. Dobra, spróbujmy. Czy potem może z czasem przybyć trochę siły? Żebym większy dystans mógł pokonać wpływ? Mój Boże, mam niewiele mniej lat niż rok, a podoba mi się ta gra i bawi mnie to, jak roku daje głosy. No widzisz, na co nam przyszło, powiedz mi. Na co nam przyszło, mój prawie równolatku? Że takie gry nas bawią, ale że trzeba udawać głosy. Na co nam przyszło? Ale to cieszę się, że się bawisz dobrze. Ach, nie ten guzik znowu. Dlaczego dzisiaj stream nie jest dla pełnoletnich? Ktoś to chyba wyłączył. Baxi chyba wyłączył. Oman au Shrine.